jeszcze na względzie to już. Nie, nie, na ziemi, na ziemi. O, ty, może tak, tak. Boże, na ziemi dzisiaj. Oto my, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że przyznano nam dokładnie 7 marca w ramach Stowarzyszenia Fundusz Grantowy no taki grant. I to polega na tym, że w naszym działaniu odwiedzamy miasto i gminę i miasto Odolanów, gminę Ostrów Wielkopolski, gminę miasto Ostrów Wielkopolski, ponieważ te właśnie jednostki organizacyjne są w tym stowarzyszeniu i ufundowały no oczywiście te pieniążki, które mamy. Zatem bardzo serdecznie chciałem powitać panią Ewę Dziubka, burmistrza gminy miasta Odolanów. Pani burmistrz jednocześnie jest wiceprezesem tego stowarzyszenia. No i miło to, że zaczynamy właśnie tu, a będziemy kończyć w gminie Ostrów. Będziemy robić to tylko parę zdań dla naszych, że tak powiem, starszych. Otóż po pierwsze naszym zadaniem jest integrowanie środowisk lokalnych i tych poszczególnych gmin, w których jesteśmy, bo gminy złożyły się na ten fundusz. Organizować będziemy spotkania, wycieczki, zajęcia integracyjne obejmujące problematykę ekologiczną, historyczną, ekonomiczną, kulturalną i środowiskową. Będziemy organizować zajęcia, podczas których będziemy przybliżać sobie bogactwo architektury zabytkowej, zwiedzanie zabytkowych miejsc, muzeum i miejsc pamięci narodowej. A przede wszystkim taki główny cel to mamy zaobserwować przemiany dokonujące się w danym środowisku, w którym będziemy. I dlatego jesteśmy tu dzisiaj razem i zaobserwujemy między innymi to, w jaki sposób gmina i miasto Odolanów rozwija się, co nowego się wydarzy. No i posłuchamy, jak sądzę, i opowiedzmy naszym Lusińskim. To jest cieszyłam, kiedy pan Józef Kozak przyszedł z prośbą o to, żebym była gospodarzem inauguracji tych grantów. Myślę, że ludzie chcą być razem. Bez drugiego człowieka jesteśmy samotni i bezbronni. I cieszę się, że państwo tu jesteście i że ja z państwem mogę tutaj być. Zaproponowałam, żeby program artystyczny właśnie był przy udziale naszych najmłodszych, dlatego że musimy łączyć pokolenia. Myślę, że to był dobry pomysł. A państwu gratuluję też tego pomysłu i tej integracji, że wy chcecie się ze sobą spotykać, że chcecie robić coś razem, coś wspaniałego, macie nowe pomysły, nie odchodzicie gdzieś w samotność właśnie, tylko się integrujecie, no i chcecie coś nowego robić, dowiadywać się jeszcze wielu nowych rzeczy. Z tego, co mi pan Józef mówił, to naprawdę są bardzo ciekawe tematy. Także gratuluję i dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję, że mnie zaprosiliście też. Chcieliśmy państwu przedstawić krótki program artystyczny naszych odolanowskich dzieci. Chciałam zapowiedzieć dzieci, które dla państwa wystąpią. Są to dzieci z przedszkola imienia Kubusia Puchatka w Odolanowie, które nam przedstawią montaż wiosenny. Po dzieciach zaśpiewają dla nas dzieci ze studia piosenki, którego instruktorem jest pani Natalia Cebulska, oraz dzieci z klubu tańca, którego instruktorem jest zapowiadająca Małgorzata Jarosi.
zobaczył tej pory. I dziękujemy także opiekunom. Miło, że wśród tych pań, które przygotowywały, to też nasze absolwentki i studium nauczycielskie. Zapraszam do szczególnej firmy naszej, czyli do KRIO. To jest zakład, właściwie jeden w Europie, jedyny w Europie, który zajmuje się produkcją henu. Więc tam też warto. Zapisali skrzętnie. No i odwiedzać będziemy oczywiście 7 maja, będzie wycieczka rowerowa i samochodowa, a potem również dwudniowa rowerowa 28-29 maja. Także mamy okazję, będziemy mieć okazję to obejrzeć, zanotować, zapisać, bo również zrobimy z tego oczywiście zdjęcia, jako że na podsumowaniu będzie barwnie, kolorowo i program będzie specyficzny, ale nie powiem, tylko w tej głowie on jest, że tak powiem, ułożony już. Zatem dziękujemy pani burmistrz za informację. I'm in the dark.
Wstajcie, poranna zorza, poranna zorza. Jeszcze raz. Nie myśl aż do końca. Prosimy Pana Komisarza do nas. Bo to samo się będzie robiło. I'm going to go to the hospital.